Cześć, siemanko, dzień dobry, witam was ponownie, witam was w kolejnym odcinku i witam was po długiej przerwie. No taka przerwa długa wynikła z tego względu, że miałem po prostu miesiąc urlopu. Przed urlopem też nic takiego tam nie wrzuciłem chyba, z tego co tak pamiętam. No a w domu, jak to w domu, po prostu nie miałem czasu, coś tam próbowałem sobie nagrywać. No ale oczywiście potem tego nie dokończyłem, bo czas tu gonił, tyle czasu miałem wolne, a i tak po prostu ledwo ze wszystkim się tak naprawdę obrobiłem. Do tego teraz przed wyjazdem jeszcze się trochę przeziębiłem. Dzisiaj mamy 9 sierpnia, poniedziałek. Ja już od środy zeszłego tygodnia jestem w trasie od 4 sierpnia. Więc też już parę dni minęło, ale tak jak mówiłem, trochę się przeziębiłem, musiałem się tutaj zaklimatyzować w nowym samochodzie, bo dostałem inny samochód niż zawsze. To nie jest Mercedes, to nie jest MAN, to nie jest nowy Mercedes, a jest to Iveco. No i oczywiście zupełnie inaczej człowiek musiał się spakować. Trochę to czasu zajęło, żeby się tutaj poukładać. No a do tego właśnie pierwsze dni wyjazdu są takie, że też się na nic po prostu nie ma czasu. No ale w każdym bądź razie w tym odcinku, w tym vlogu chciałem wam opowiedzieć o poprzednim miesiącu, o poprzednim kółeczku, to znaczy jak mi wyszła ta cała dieta, ten cały miesiąc moich starań, moich zmagań z tą dietą, szykowania sobie posiłków, zatrzymywania się na te posiłki i tak dalej, taka regularność jedzenia, jak to wszystko wyszło, co mi powiedziała dietetyczka, kiedy wróciłem do domu, jak to wynikło, więc może to będzie taka moja po prostu tak naprawdę w tym odcinku, w tym vlogu, moja taka czysta gadka, ale zapraszam was do obejrzenia, może kogoś zaciekawi, jak wyszedł ten miesiąc zmagań z tą dietą. Jakoś będzie słychać, bo ten samochód to jednak jest Iveco, jest głośne, do tego zawieszenie jest dosyć takie twarde, no to każdy taki dołek, każdą taką wyrwę w ulicy naprawdę czuć, słychać, dlatego też taką mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, trochę będę głośniej mówił, bo już mi się po prostu nie chce zakładać tego mikrofonu, ale w każdym bądź razie podsumowując ten miesiąc mojej walki w trasie, mojego zmagania się z dietą, te dziubanie tych posiłków, znajdowanie czasu, żeby to zrobić, żeby zjeść, do tego ważenie wszystkiego po kolei, co zjadałem, czy miało jakikolwiek sens, do tego właśnie jeszcze również tam parę jakichś tam ćwiczeń doszło, no i właśnie czy to wszystko miało sens, coś mi to dało. No i powiem wam, że zakładałem, że przez ten miesiąc chudnę jakieś 5-6 kilo, to już w ogóle by było super, byłem taki, że tak powiem, rozmarzony na temat tej szósteczki w trasie, żeby schudnąć, czy to było moje takie założenie, no zwał jak zwał. W każdym bądź razie po zjeździe poszedłem do dietetyczki, oczywiście standardowo na wizytę, zważyć się, do tego jeszcze po suplementy. No i powiem wam, jak stanąłem na wagę, to naprawdę byłem mega w szoku, mega zadowolony, bo schudłem przez ten miesiąc aż 7,5 kilo, czyli łącznie ten tydzień, który byłem przed wyjazdem na tej diecie, schudłem 2 kilo, miesiąc w trasie schudłem 7,5 kilo, czyli razem wychodzi 9,5 kilo, odkąd zacząłem dietę, przynajmniej na tamten moment. Więc naprawdę super, byłem mega zadowolony, jak zobaczyłem wynik, to dostałem takiej euforii, dostałem takiego powera, mało tego, z pasa również łącznie znikło 9 cm, bo 2 cm na samym początku, czyli ten tydzień przed trasą, no i po trasie również znikło 7 cm, czyli 9 cm, więc jakaś zmiana w ciele jest, dużo ludzi właśnie, jak się spotykam gdzieś z kimś, to mówi, że schudłem, że widać zmianę i naprawdę jest super, jestem mega z siebie zadowolony. No i teraz tylko pojawiła się potem myśl, żeby więcej, jeszcze chcę więcej, chcę schudnąć jeszcze przynajmniej z 10 kg.
No i zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Potem oczywiście przyszedł ten miesiąc wolny, ten urlop. No i tutaj, jak zjeżdżając do domu z tamtej trasy, to myślałem, że w domu będzie o wiele łatwiej utrzymać tą dietę niż w trasie, ponieważ no jednak są warunki tutaj o wiele lepsze do tego, w sensie nie tutaj, tylko w domu, ponieważ jest miejsca, żeby gotować, szybciej się te posiłki przyrządza, no to będzie super, nawet dużo lepiej właśnie powinno to iść niż w trasie. A tu słabo, bo się pomyliłem. W trasie jest o wiele łatwiej tą dietę utrzymać. I to już nie dlatego, że się może lepiej gotuje, bo to oczywiście jest nieprawda, ale przede wszystkim dlatego, że jest się w trasie osamotnionym, a w domu, jak to w domu, narzeczona, kobieta, żona, kto tam jak ma, no to zamówi sobie jakiś posiłek, to pomimo, że ktoś nie jest głodny, od razu ma ochotę też coś zjeść, a jak nie, to samo. No i również w tym przypadku też tak u mnie było, narzeczona sobie coś zamawiała, no to przecież no, ja też będę musiał coś zjeść, tutaj sobie na to pozwoliłem, na tamto i tak dalej. Dietetyczkę uprzedzałem, że mogą wpaść jakieś inne posiłki niż te dietetyczne. No i również mi dostosowała suplementy do tego stylu, że tak powiem. No i tak naprawdę przez 2 tygodnie w ogóle diety nie trzymałem. No może śniadanie, drugie śniadanie było tak, jak być powinno, a potem to już leciało na maksa. Wszystko wchodziło jak leci. No co prawda starałem się jakoś w miarę tam ograniczać, ale nie zawsze to wychodziło. A wiadomo, te niezdrowe rzeczy są najbardziej dobre, więc też takie sobie spożywałem. No i po tych 2 tygodniach poszedłem z domu do dietetyczki. No i co się okazało? Myślałem, że będę w plecy ze 2 kilo, 2, może nawet 3. A tu jeszcze schudłem 700 gram, więc naprawdę super. Byłem z siebie też mega zadowolony, bo może to nie jest jakiś wyczyn schudnąć 700 gram, ale najważniejsze, że nie przytyłem. Co prawda też zacząłem sobie w domu przez ten cały miesiąc ćwiczyć regularnie. No i 3 razy, 4 razy w tygodniu sobie ćwiczyłem, biegałem, więc naprawdę może to też również pomogło w tym, że wtedy akurat nie przytyłem, a wręcz schudłem. Dlatego też z siebie byłem zadowolony. No i następne 2 tygodnie już miało być lepiej, miałem lepiej trzymać sobie tą dietę. No ale dalej leciałem tak jak po prostu mi było wygodnie, to co mi smakowało. Diety praktycznie również nie trzymałem, jedynie właśnie tak jak śniadanie, drugie śniadanie, a potem to już leciało. No i również poszedłem przed wyjazdem do dietetyczki. No i 300 gram przytyłem, więc też źle nie jest. Ważę teraz 87 800, więc naprawdę nie jest źle. Naprawdę jestem z siebie i tak zadowolony, że nie przytyłem. No te 300 gram to ja akurat nie liczę, więc naprawdę super. No i teraz już powoli wracam do tej diety. Już staram się stosować tak, jak mi tutaj dietetyczka przykazała. No niestety, odkąd wyjechałem, nie ćwiczyłem, ale również wyjechałem trochę przeziębiony, więc na te ćwiczenia nie było zbytnio siły, nie było też czasu. No zobaczymy, na razie nawet mi się zbytnio nie chce ćwiczyć, chcę to przynajmniej jeśli chodzi o trasę przełamać, bo w domu, tak jak mówię, no super wychodziło. Wstawałem sobie 6 rano, zjadłem śniadanie, potem odczekałem po śniadaniu, ćwiczyłem, a to też dlatego tak wcześnie wstawałem, no bo potem były upały i już iść biegać w upał, no to była jakaś totalna abstrakcja, dlatego musiałem sobie wcześniej wstawać, żeby w miarę wcześnie pobiegać. No i tak wyglądał ten mój miesiąc, jeśli chodzi o dietę, również ten spędzony w domu. Nic, ja na razie jadę przed siebie, jeszcze do Was za jakiś czas wrócę.
Powoli już dojeżdżam do celu. No i tak mi wpadła jeszcze jedna rzecz do powiedzenia, a mianowicie jak zaczynałem dietę, no to były jakieś tam głosy z podśmiechiwaniem się, że już wymyślam i tak dalej, że nie dam rady, znaczy może nie było, że nie dam rady, ale no w każdym bądź razie takie jakieś tam głupie gadanie. No to patrząc na tym przykładzie, to powiem Wam, że nie warto do końca zawsze słuchać innych, tylko słuchać siebie, to czego chcemy osiągnąć, to co chcemy osiągnąć, może jeszcze celu tego takiego docelowego, nie osiągnąłem, ale w każdym bądź razie uważam, że to już jest dużo, te 10 kilo. No i oczywiście dalej będę dążył do dalszego swojego planu i również potem też tą dietę pewnie będzie trzeba trochę podtrzymywać, żeby nie było jakiegoś efektu jojo, choć jeśli patrząc na to wolne, co tam się działo, jeśli chodzi o jedzenie, no to rzeczywiście fajnie to wyszło, bo jednak tych kilogramów nie przybyło. Więc po prostu macie jakieś założenie, dążcie do niego, nie słuchajcie innych, jeżeli wy w to wierzycie, to powinno się wszystko udać. Dziękuję Wam na dzisiaj za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, każde moje jakieś tam, nie wiem, ala instruktaże, jeśli chodzi o pracę na busach, jakieś właśnie te vlogi, odcinki, będziecie mieć po prostu na wyciągnięcie ręki. No i równie standardowo zachęcam Was do obserwacji mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki standardowo znajdziecie w opisie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pozdrawiam.